W liście Pawła do Galacjan znajdujemy potwierdzenie, że praca apostoła Pawła potwierdzała jego autorytet. Praca potwierdza autorytet. I to widać w drugim rozdziale. Natomiast na początku drugiego rozdziału, w poprzedzających ten dowód wersetach, apostoł przedstawił swoją długoletnią służbę wśród pogan. Bóg naprawdę działał przez niego z wielką mocą. Pomimo, że apostoł nie otrzymał upoważnienia ani apostolstwa od innych apostołów. Z biegiem czasu zarówno jego autorytet, jak i niepodważalne apostolstwo zostały uznane przez apostołów w Jerozolimie za pochodzące niewątpliwie od samego Boga. Przytoczone szczegóły służba apostoła Pawła w pewien sposób piętnują postępowanie zborów w Galacji, które odwróciły się od niego oraz kwestionowały apostolstwo Pawła. Robiąc tak, Galacjanie nie tylko odwracali się od Pawła, lecz równocześnie stawali w opozycji wobec braci uważanych za filary zgromadzenia w Jerozolimie, którzy gdyby znaleźli się w takiej sytuacji jak apostoł, postąpiliby dokładnie tak samo, rozprawiając się jak najszybciej z błędną nauką dotyczącą zakonu, dotyczącą prawa. Ponadto fragment ten obala błędną naukę o tak zwanej sukcesji apostolskiej oraz fałszywy pogląd, jakoby apostoł Piotr był ziemską głową, czyli tak zwanym naczelnym zwierzchnikiem Kościoła. Piotr sam przyznaje, że to nie jemu została powierzona służba wśród narodów, czyli pogan. I to wiemy, że Piotr nie był zwierzchnikiem Pawła. Wersety drugiego rozdziału od 11 do 14 mówią: a gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, dlaczego zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Zauważamy, że apostoł kończy ten fragment listu, przytaczając jeszcze inne wydarzenie, które pokazuje mocno, dobitnie, że nawet sam Piotr nie posiadał żadnej władzy nad Pawłem. Wręcz przeciwnie, to właśnie Paweł okazał się autorytetem w kwestii prawdy. W zaistniałej sytuacji Paweł musiał przeciwstawić się Piotrowi. Piotr podczas swoich odwiedzin w Antiochii, gdzie zgromadzenie składało się głównie z wierzących pogan, publicznie odciął się od żydowskich zwyczajów, spożywając posiłek z wierzącymi poganami. Gdy jednak nadeszli Żydzi z Jerozolimy, gdzie wielu wierzących uparcie obstawało przy przestrzeganiu prawa i związanych z nim przepisów, Piotr wycofał się i odłączył od wierzących pogan. Ciało chętnie się chlubi, a jest powodem wielu uchybień. Powód potknięcia się Piotra, podobnie jak to jest często z nami, tkwił w jego ciele. Stara, zdominowana przez zmysłowe pobudki ziemska natura wierzącego wzbudza w nas zgubne pragnienie, by dobrze wyglądać w oczach innych,
Piotr obawiał się, że mógłby stracić uznanie wśród obrzezanych. Strach o utratę własnej pozycji kazał mu przybrać maskę i wybrać drogę nieszczerości. Przez ten czyn podważył jedność ducha, który nie czyni różnicy pomiędzy członkami Kościoła, członkami zgromadzenia. Bo tak nas poucza pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 13 werset. Zaprzeczył prawdzie Ewangelii i spowodował podział wśród wierzących. Fakt, że Piotr piastował stanowisko apostoła, jeszcze bardziej czyni go winnym. Ktoś określił to tak. Im większym szacunkiem darzony jest człowiek, a w tym przypadku istniały ku temu słuszne powody, tym większym źródłem upadku staje się dla innych, gdy sam upadnie. Prawda ta potwierdziła się również i tutaj. Brak konsekwencji i chwilowe odstąpienie od prawdy przez apostoła Piotra pociągnęły za sobą obłudę również innych wierzących Żydów z Antiochii. Nawet syn pocieszenia, wierny Barnaba, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich 4:36, dał się wciągnąć w ich obłudę. W tych okolicznościach Paweł słusznie wyraził swój sprzeciw, gdyż wiedział, że stawką jest prawda Boża. Z tego też powodu publicznie napomniał współapostoła, mówiąc: jeśli ty, będąc Żydem po pogańsku, żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Z tego uczyć się możemy, że fałszywe postępowanie może zniweczyć moc Ewangelii. I to potwierdzają nam wersety 15 do 16 drugiego rozdziału Galacjan. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Fakty podane przez Pawła, apostoła, potwierdziły, że jego autorytet nie został nadany przez ludzi. Jednocześnie apostoł jasno postawił sprawę, mówiąc, że nie ma zamiaru choćby na krok odstąpić od prawdy. Teraz Paweł zaczyna mówić o samej Ewangelii, która wskutek błędnej nauki została wypaczona. Spożywanie posiłków z wierzącymi z pogan, a następnie odłączenie się od nich w obecności braci z rodzimych stron Piotra, było czymś więcej niż aktem zwyczajnej obłudy. Postępowanie apostoła Piotra zagrażało bezpośrednio sprawie Ewangelii i podważało prawdę. Prawdą zaś było to, co stwierdził już apostoł Piotr, Paweł apostoł oraz inni wierzący pochodzący z Żydów, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Wiedząc o tym, uwierzyli w Jezusa Chrystusa, aby zostać usprawiedliwionymi na podstawie wiary, a nie z uczynków prawa, bo z uczynków prawa, z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.